Wy jesteście swego rodzaju inkubatorem biznesu. Czy dobrze rozumiem? Znaczy, stworzyliśmy firmę jako spin-off Politechniki Wrocławskiej, którym celem jest komercjalizacja innowacji. Ale podchodzimy do tego tematu zupełnie inaczej niż istniejące firmy. Przeciętny inkubator działa od etapu, kiedy już istnieje prototyp, istnieje model biznesowy, biznesplan, który się spina i tak dalej, do momentu, kiedy powstanie produkt. My działamy od momentu, kiedy powstaje pomysł, idea, do stworzenia tak zwanego proof of concept, czyli dowodu tego, że coś jest wykonalne. Tworzymy wstępne prototypy, udowadniamy wykonalność techniczną. Czasem powstaje z tego gotowy produkt, czasami tylko dokumentacja, licencja. Składamy wnioski patentowe, czyli pomagamy przekształcić wstępną myśl, której nikt nie chce podjąć, bo myśli trudno przeliczyć, myśli łatwo ukraść, łatwo skopiować. My nadajemy im pewną formę już istniejących rzeczy. Zanim zaczęliśmy nagrywać, wspomniał mi Pan o dwóch interesujących projektach. Jeden to urna wyborcza, drugi to wózek inwalidzki sterowany myślami. Powiedzmy kilka słów na temat urny wyborczej na początek. Urna wyborcza jest to urządzenie mające uniemożliwić fałszowanie wyborów, a także usprawnić działalność komisji skrutacyjnych. Tego typu urządzenie pozwala przy pomocy zwykłych kart wyborczych, w odpowiedni sposób przygotowanych, przeprowadzić głosowanie. Wrzucamy kartę poza określeniem kandydata, tak jak ma to miejsce w zwykłych wyborach, więc nie wymagana jest tutaj zmiana ordynacji wyborczej, do urządzenia, które wykonuje jego tej karty cyfrową kopię, jednocześnie zabezpieczającym kluczem szyfrującym. Każda karta ma unikalny kod, więc jej podrobienie jest bardzo trudne. Żeby złamać jedną kartę, należy przeprowadzić podobny stos operacji jak w przypadku łamania zabezpieczeń konta bankowego. Żeby wygrać wybory, potrzeba milionu sfałszowanych kart, więc jest to niewykonalne. Urna też potrafi policzyć głosy i w ciągu 30 sekund od zakończenia wyborów przekazać z całego kraju informacje o wynikach z poszczególnych komisji, przeprowadzić analizę statystyczną tych wyników, usprawniając po prostu cały proces. Wózek inwalidzki sterowany myślami to jest coś, co na pewno ułatwiłoby życie wielu osobom? Wózek inwalidzki, zwany też iWheel, jest naszym największym projektem badawczym. Do tej pory udało nam się stworzyć właśnie proof of concept dokumentujący wykonalność techniczną. Na początku nikt nie wierzył, że da się sterować przy pomocy encefalografu, czyli miniaturowego czujnika analizującego potencjał elektryczny mózgu, urządzeniem elektrycznym. Stworzyliśmy urządzenie, które jeździ, jest do zobaczenia we Wrocławskim Parku Technologicznym. No i w tym momencie nasze możliwości się skończą. Koszt takiego prototypu to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale żeby wprowadzić go do użytku, certyfikacja, odpowiednie przygotowania pochłoną kilka do kilkunastu milionów złotych, więc tutaj już jest kwestia pozyskania odpowiedniego partnera. Niemniej posiadamy już technologię, która jest gotowa w jakimś stopniu do wykorzystania. Czy jest szansa, że znajdziecie partnerów tu na targach? Pojawiło się zainteresowanie ze strony dwóch niemieckich uniwersytetów oraz szwajcarskiej firmy, która zajmuje się m.in. wyposażeniem do wózków inwalidzkich, więc szanse są. Są też szanse na wykorzystanie programu Horizon 2020, który jeszcze nie do końca został sformułowany, ale już wspiera w pewnym sensie działalność związaną z teleopieką, zdrowiem i tak dalej. Więc szanse są zawsze. I rozwiązanie, które przywieźliście ze sobą, czyli Bleebox. Bleebox to jest tak naprawdę zupełnie nowy wymiar automatyki budynkowej. Wcześniej stworzyliśmy już inny system, ale Bleebox odwraca sam pomysł na automatykę o 180 stopni. To jest pierwsze urządzenie, Lightbox, służy do sterowania oświetleniem. Istnieją setki, jeżeli nie tysiące różnych sterowników oświetlenia, szczególnie oświetlenia LED, ale w większości inteligentnych domów działa to w ten sposób, że jest niezbędne urządzenie centralne, tak zwana jednostka centralna, która łączy się z tymi urządzeniami i z drugiej strony łączy się ze smartfonem. Więc tak naprawdę mamy smartfon, mamy jednostkę centralną, mamy urządzenie. Najdroższym właśnie elementem jest jednostka centralna. W systemach krajowych kosztuje od 2 do 5 tysięcy złotych, systemy zagraniczne ta sama kwota, tylko że w euro. To jest smartfon. A w przypadku Lightboxa zaczynamy od jednego minimalnego urządzenia, które jest wielkości połowy paczki zapałek. Ono steruje oświetleniem, komunikując się bezpośrednio ze smartfonem. To jest rozwinięcie technologii, którą stworzyliśmy na potrzebę wózków. W tym momencie, że wózek jest sam w stanie otworzyć drzwi czy wezwać windę. Okazuje się, że osoba niepełnosprawna nie jest w stanie poruszać się windami, gdyż nie jest w stanie nacisnąć przycisków. Wózek wyposażony jest w podobny ekran jak smartfon i w podobne urządzenie, które montujemy w windzie. W danej chwili osoba naciska przycisk i wysyła windę. Tak samo działa Lightbox. Bezpośrednie połączenie przy pomocy nowej technologii Bluetooth. Czy możemy sobie wyobrazić na przykład taką sytuację, w której kilka takich urządzeń łączy się jednocześnie ze smartfonem? Tak, obecnie nasza aplikacja obsługuje do 128 niezależnych połączeń, więc jest to wystarczające w przypadku domów, w przypadku firm. Ograniczeniem jest zasięg. W przypadku nowego Bluetootha, czyli tej czwartej generacji, która właśnie weszła, ten zasięg został zwiększony do 50 metrów w terenie otwartym. Czyli jesteśmy w stanie sterować całym domem jednocześnie. Możemy grupować urządzenia, nazywać je, przydzielać im odpowiednie funkcje, a nawet sterować grupowo. Wygaszamy całe światło wychodząc z domu lub otwieramy wszystkie rolety wracając. Ponieważ Lightbox to jest tak naprawdę pierwszy z urządzeń typu Bleebox. Będzie tak, że sterownik rolet, sterownik oświetlenia, ogrzewania oraz system alarmowy.
dlaczego Bluetooth, a nie Wi-Fi, jak na przykład niektórzy wystawcy, którzy pokazują swoje rozwiązania? Z bardzo prostego powodu. Wi-Fi jest energochłonny. Nasze sensory, na przykład sensor temperatury, może działać na baterii do 5 lat. Jeżeli umieścilibyśmy w środku moduł sieci Wi-Fi, w tym momencie ta żywotność spadałaby do kilkunastu dni. Tak samo Bluetooth działa na zasadzie ad hoc, czyli na żądanie. To połączenie jest nawiązywane w momencie, kiedy ono jest potrzebne, nie wymaga żadna infrastruktura. W przypadku Wi-Fi potrzebujemy access pointa lub urządzenia pracującego w trybie access pointa. Jeżeli połączymy się na przykład ze sterownikiem oświetlenia działającym w oparciu o Wi-Fi, tracimy połączenie z naszą siecią, tracimy połączenie z internetem, no nie ma Facebooka, nie ma nic więcej. Ktoś chciałby być połączony tylko z lampą, no nie potrafię sobie tego wyobrazić. Na pewno Wi-Fi jest bardziej popularny, istnieje już od lat i jest rozpowszechniony. Bluetooth czwartej generacji, który stworzył te możliwości, wszedł zaledwie kilka miesięcy temu, lansowany przez firmę Apple, więc to jest nowa technologia. Jak pan ocenia, kiedy takich urządzeń sterujących domami będzie więcej, kiedy internet rzeczy wkroczy na dobre do naszych domów? Na pewno wtedy, kiedy to wszystko stanieje. Chwilowo mamy zamiar wprowadzić 10 urządzeń do końca tego roku i staramy się utrzymać cenę w taki sposób, żeby ona dalej była przystępna w Polsce, bo to, co jest dostępne w Niemczech, co jest dostępne we Włoszech, Francji czy Stanach, nie zawsze jest przystępne dla Polaków. Jeżeli uda się stworzyć urządzenia, które są tanie i niezawodne, to stanie się popularne. Ja mieszkam od 7 lat w inteligentnym domu, który zresztą sam tworzyłem od etapu mojej pracy magisterskiej przez komercjalizację, cały system. I nie potrafię sobie wyobrazić teraz życia w normalnym domu, kiedy musiałem podnosić rolety i gasić światła wychodząc. Wszystko dzieje się automatycznie. Ale jeżeli miałbym kupić te rozwiązania normalnie po cenach rynkowych, to jest to bardzo drogie. Czyli łatwo przyzwyczaić się do dobrego, tylko trzeba najpierw sobie na nie móc pozwolić. Dokładnie tak. Człowiek łatwo przyzwyczaja się do wygody. Właśnie Internet of Things stworzy taką możliwość. To jest nie tylko inteligentny budynek, ale też inteligentne otoczenie. Ostatnio ukazał się bardzo ciekawy artykuł w świecie architektury, który wyjaśnia, na czym to polega. Teraz inteligentny budynek to są pomieszczenia, to są budynki, ale nie to, co się dzieje dookoła. Przyjeżdża samochód, a w inteligentnym otoczeniu staje się elementem budynku. Nie dość, że raportuje do systemu o tym, ile ma paliwa, ile kilometrów może przejechać, to jeszcze możemy zaprogramować w ten sposób ten samochód, że jeżeli nie ma garażu, a jest zimno i nasz kalendarz wie, że mamy o 8 wyjechać, to uruchamia ogrzewanie samochodu 15 minut wcześniej i on jest rozmrożony i gotowy do jazdy. To jest inteligentne otoczenie, wychodzi daleko poza budynek. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.